Już dziś 1 września, co oznacza rozpoczęcie roku szkolnego, a co za tym idzie, będziecie mieli znacznie mniej czasu na wbicie karnetu bojowego. Stąd też pojawia się dzisiaj ten oto poradnik, który nie tylko przedstawi wam najszybsze metody wbijania poziomów, ale również pokażę wam, jak jednym prostym trikiem uruchomić grę na boty, dzięki czemu wykonywanie wyzwań stanie się dla was nadzwyczajnie proste. Dość spoceńców, dość polityki Epic Games poprzez sztuczne wydłużanie gry. Czas na prawdziwe konkrety. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i z racji, że dzisiaj rozpoczynacie rok szkolny, to oprócz tego specjalnego odcinka dedykowanego dla zapracowanych od dnia jutrzejszego, zgodnie z obietnicami, mam coś jeszcze. Jeżeli kupiliście karnet bojowy lub jakiś przedmiot powyżej 1000 VDolców w ciągu ostatnich 2 tygodni z kodem JAJUTY, to automatycznie wzięliście udział w konkursie na 5000 VDolców, którego to pełne warunki poznaliście jakiś czas temu. Nagroda zostanie ogłoszona już w następnym odcinku, a także na poście na moim Instagramie czy Discordzie, na który to powinniście koniecznie wbić. Linki macie w opisie. Upewnijcie się również, że macie suba, by nie przegapić tak ważnej informacji, bo ja zwycięzcę już znam. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Epic Games co sezon troszeczkę miesza. W systemie Expa i jest sezon drugi. Był ogromną inicjatywą ze strony twórców, tak aktualny sezon jest ogromnym regresem i chamskim strzałem w twarz, że tak za przeproszeniem się wyrażę. Twórcy w tym sezonie doprowadzili do obniżenia wartości punktów doświadczenia i to nie o jakieś śmieszne liczby typu 1000, a polecieli do kilku tysięcy. Zabieg ten ma na celu sztuczne wydłużenie sezonu, tak aby wykazać, że dzięki kooperacji z Marvelem, Fortnite rzeczywiście masakrycznie dużo zyskał, a czas grania graczy masakrycznie wzrósł. Ciekawi mnie tylko, czy Marvel wie o tym śmiesznym kruczku. Jak już słyszycie, niezbyt pochwalam epickich, ale będąc dłużej na tym kanale, doskonale wiecie, że nie jestem tym typem youtubera, który będzie siedział cicho, czy ładnie się uśmiechał do kamery i mówił, jaki to Fortnite jest wspaniały. Abyście wpisywali mój kod, jednakże wracając do tematu. Czy widzieliście, jak aktualnie wygląda sytuacja Expa, jeżeli chodzi o tydzień grania? Powiem wam, że tragicznie. W sezonie drugim za jedno wyzwanie z karnetu bojowego mogliśmy otrzymać aż 40 tysięcy punktów doświadczenia, a istniały nawet elitarne wyzwania, z których to mogliśmy wyciągnąć aż 500 000 expa, co przekładało się na to, że z takiej serii mogliśmy otrzymać aż 6 poziomów karnetu. W kolejnym do sezonie sytuacja się troszeczkę pogorszyła, ale całość ratowały karty medali i zwiększona ilość expa za niektóre czynności. Sezon czwarty natomiast to jeden wielki i nieśmieszny żart. Co prawda pojawiło się więcej medali, jednakże to nie zastąpi nam dobrobytu sezonu drugiego. Aktualnie za jedno wyzwanie otrzymujemy aby 25 tysięcy punktów doświadczenia, co oznacza, że samego karnetu bojowego przez cały ten sezon otrzymamy zaledwie 19 poziomów. Dla porównania, w sezonie czwartym, 2 lata temu, liczba ta wynosiła aż 28, a w ubiegłym sezonie było to aż 27. Widzicie ten ogromny regres? Ale to nie koniec, moi drodzy, bo jest jeszcze gorzej. Pragnąłbym zauważyć, że nie wliczałem tutaj specjalnych wyzwań typu dogrywka, specjalne wyzwania tygodnia 7 z rozdziału 1, czy te na cały oddział z aktualnego sezonu. Oprócz ograniczenia karnetu bojowego, twórcy ograniczyli również wyzwania dzienne. Jak się to ima względem sezonu 3? Wykonując wszystkie wyzwania codzienne, przez cały sezon mogliśmy zdobyć ponad 62 stopnie karnetu bojowego. A więc, jak to jest w aktualnym sezonie? W obecnej erze Fortnite liczba ta wynosi tylko 43 stopnie. Reasumując, jeszcze 3 miesiące temu mogliśmy wbić karnet bojowy, poświęcając mu o połowę czasu mniej. Ten dramat trzeba zakończyć paroma metodami, o których się zaraz dowiecie. O dziwo, w tym sezonie nie polecam wam naparzanki, jeżeli gracie w Fortnite z kolegami. Grajcie oddziały, ponieważ przynoszą one największe zyski względem przeliczników, no i dzięki temu zrobicie szybko specjalne wyzwania pod oddziały. Naparzankę grajcie tylko, kiedy gracie sami i robicie bardzo dużo fragów, bo za jednego macie 2000 expa bez boosta i nie czekajcie do końca gry, wykonując wyzwania. Róbcie je, natychmiast wychodźcie z gry i róbcie kolejne. Dzięki temu zaoszczędzicie naprawdę kupę czasu, bo naprawdę nie opłaca się dogrywać wszystkich meczy do końca, o ile go nie wygracie. Pamiętajcie również o wykonywaniu karty medali. Widząc masę kapust czy innych warzyw, natychmiast je zbierajcie, bo to darmowe doświadczenie. A przede wszystkim łówcie rybki, bo dzięki nowej karcie medali możecie naprawdę szybko progresować w karnecie bojowym, chociaż liczby te w przypadku zwykłych potek są naprawdę beznadziejne. Oczywistą metodą będzie robienie wyzwań karnetu bojowego, ale myślę, że w przypadku niektórych możecie do tego nie przywiązywać takiej wagi,
Tylko spokojnie gracie się dobrze bawić, bo o to w tym przecież wszystkim chodzi. Kiedy sobie uświadomicie, że połową skinów z karnetu nigdy nie zagracie, to naprawdę nie będziecie mieli parcia na wbicie całego, chociaż w tym sezonie nagrody są naprawdę wspaniałe. Wbicie jednak tego wszystkiego będzie znacznie, ale to znacznie utrudnione. Wykorzystałem wszystkie wyzwania karnetu i dzienne do wbicia setnego poziomu, nie mówiąc o wyższych szczeblach. Nadal pozostaje nam wbicie aż 48 stopni, także może być ciężko. Na całe szczęście mamy medale i tym podobne. Warto również zaznaczyć, że posługując się wszystkimi trikami i metodami, jakie wam podałem, jesteście w stanie wbić karnet w niecałe 24 godziny, czego dowodem jest chociażby mój administrator na Discordzie, zwany Reduktorem, który to w poprzednim sezonie w niecałe 21 godzin wbiła 101 poziomów karnetu bojowego. Niektórzy z was pewnie są niedzielnymi graczami jak ja. Włączycie komputer raz dziennie na parę godzinek, pogracie sobie z godzinkę, a w dobie szkoły będzie oczywiście jeszcze tego mniej. Z tego względu uzupełnienie niektórych kart medali może być naprawdę trudne, bo najzwyczajniej w świecie robimy za mało obrażeń, grając czy mamy zbyt mało killi. Z tego też tytułu pokażę wam, jak szybko i efektywnie sobie grać na bardzo słabych graczy, bo tych z telefonów, a nie jest to nic trudnego. Potrzebujemy tylko kolegi z telefonem lub swojego alter i szybkiego czasu reakcji. Z tego co zauważyłem, to z tej metody korzysta chociażby momentami Ali-A, czyli jedna z większych fortnite'owych gwiazd, a więc raczej nie musicie się martwić konsekwencjami. Nie łamiemy żadnego regulaminu, a jedynie gramy przyjacielskie duo lub oddziały z naszym kolegą z Androidem. Proste, prawda? Okej, także ja już jestem ze swoim znajomym w grze, pozwólcie, że mnie teraz tylko zaprosi. No i tutaj się może nam przedstaw. Siema widzowie. Pamiętajcie o kodzie w sklepie. Jajuty. Jak dobrze słyszeliście, dokładnie tak. No ale wracając do samego tematu. Jeżeli teraz chcecie zagrać z bardzo słabymi graczami, dobrze wiemy czym są to gracze, ale ja mówię, że to są bardzo słabi gracze, a nie tam ktoś inny, no to musicie posiadać całkowicie nowe konto. Nerkuś proszę, błagam cię, wyjazd, bo nagrywam odcinek. Wasz drogi, serdeczny przyjaciel musi zaprosić wasze konto, a nie na odwrót. Dokładnie tak musicie zrobić, że z telefonu wasz kolega musi zaprosić was na główne konto. Jak to już zrobicie, no to będziecie mogli już grę odpalić i zaraz wam pokażę, jak rozpoznać, że na pewno dobrało wam grę z bardzo słabymi graczami. Okej, aby rozpoznać, że na pewno jesteście z bardzo słabymi graczami, to teraz doskonale widzicie licznik w prawym górnym rogu. No i jak dobrze widzicie, on się bardzo szybko tutaj zapełnił. Jak widzicie, nasi słabi gracze nie byli jakimś wyzwaniem, no bo są po prostu słabi i żeby tutaj rozpoznać, no to musicie niestety patrzeć na ich movement. Czy na pewno się tutaj wszystko gracze? Jak wasza intuicja wam powie, że się wszystko zgadza, no to rzeczywiście jesteście ze słabymi graczami, no i nie macie się de facto o co tak naprawdę martwić. Wystarczy ich teraz tutaj tylko rozbić jak kaczuchy, bo jak widzicie, oni w ogóle na was nie reagują, ci słabi gracze, także możecie ich tutaj bez problemu zniszczyć. No jak tutaj rozpoznać? Jeżeli zauważycie, że licznik tak się nienaturalnie jakby wczytuje, tylko będziecie mieli ten licznik właśnie w trakcie gry, jak się gracze wszyscy ładują, on się tak będzie zapełniał jakby dwójkami, no to oznacza, że jesteście w lobby z bardzo słabymi graczami i tylko wam przypominam, że oczywiście musicie tutaj być całkowicie nowym kontem, żeby tutaj to zadziałało. Jak widzicie, ten tutaj słaby gracz, on będzie za wszelką cenę chciał mnie zabić. On tutaj widzi nawet przez ściany. Dziwny gościu w ogóle, chyba ma wallhacka. Bo jak widzicie, on tutaj w ogóle się naturalnie nie zachowuje, bo jest po prostu bardzo słabym graczem, tak? Tutaj nie ma żadnej innej opcji. Także jak chcecie lobby z bardzo słabymi graczami, no to koniecznie zróbcie to, o czym wam właśnie przed chwilą powiedziałem, bo naprawdę genialnie się na to wszystko gra i mam nadzieję, że wam tym poradnikiem krótkim pomogłem. Także może lećmy skopać parę rowów tutaj niektórym, także lecimy do gierki dalsze. O, tam widzę słaby gracz, a tutaj 102 metry chyba chciał zrobić jako Adam Małysz. Nie, to są tylko motylki, a nie nasz kochany słaby gracz. Pamiętajcie, żeby zbierać tę kapustę, ponieważ to jest naprawdę genialne źródło expa.
Także ja sobie tutaj całe polo na pewno zrobię. To jest więcej warte niż jeden kill, bo jeden kill to chyba tam z 5000 będzie, chociaż nie, przesadziłem, może z 2000 właśnie jak na naparzance jest. Także zbierajcie wszystko, nawet jak już nie macie miejsca w ekwipunku, to zbierajcie, bo widzicie, jedno pole tak zebrałem w zaledwie jednej grze. No i patrzcie, i mam 10 tysięcy ekspa, także to jest naprawdę horrendalna ilość, jak na taką, no jak na takie pole kapusty, no a takich pól kapusty, no mamy kilka w grze. O, widzę kolejnych bardzo słabych graczy, także ja może go tutaj spróbuję dobra, wysnajpiony już jeden, no i kolejny tutaj słaby gracz widzę, już tutaj dostał troszeczkę, no i dobra, i po słabych graczach, jest? No jak widzę, eksp tutaj naprawdę horrenda, o, tu kolejny słaby gracz widzę, trzeba go tutaj dobić, jak widzicie, eks naprawdę w horrendalnych ilościach tutaj leci. Oczywiście ja mam te pierwsze level, więc oczywiście, że będzie tak szybciutko lecieć, no ale na wyższych poziomach jest to naprawdę użyteczny trik, który naprawdę, ale to naprawdę się wam przyda, bo ciężko jest tak naprawdę aktualnie robić wyzwania, kiedy mamy to całe stosy spoceńców. No jest to, myślę, że niemalże to graniczy aktualnie z cudem, także ja może się tutaj przegrupuję. O, tutaj widzę kolejny bardzo słaby gracz, no ale ja muszę najpierw wyłowić sobie rybki. Why are we still here? Just to suffer. Ale ci gracze z telefonów są słabi, ojeju, aż mi ich żal. O, legendarne AWKP, dobra, teraz to musimy z nimi polecieć. Mikołajka w końcu nie jest dla nas zagrożeniem pierwszy raz w życiu chyba. O, tutaj widzę bota w naturalnym środowisku. Widzimy jak powoli zmierza. Chyba szuka jakiejś samicy może. Chyba szuka szczęścia w życiu. Tu widzimy jak się powoli skrada nasz bot. Bot powoli, widzimy jak nasz słaby gracz tutaj się powoli skrada w tych urokach, tych krzewów. Pewnie chroni swojego środowiska i swojego terytorium. Widzimy, że nie odpowiada agresją, kiedy tutaj powoli się do niego zbliżamy. O, patrzcie, przekraczamy granicę i on już tutaj odpowiada agresją niestety. No ale dobra, chyba sklepowa sadyba to jego terytorium, no ale... No chyba już nie jest. O, tu widzimy kolejnego samca alfa. No chyba już nie. Chyba dostał degrada do samica beta. O, tutaj widzimy kolejnego spoconego skina. No niestety, spocony to nie jest, ale to jest głupie. No Herez została chyba zlikwidowana, ale się na pewno upewnijmy. O! Dzień dobry, pani Galaxy. Fajny skin. Drogi był? Chyba nie. Bardzo często jak gram na telefonie, to w ogóle ci ludzie mi umierają w strefie. Jakby zajmuję na telefonie pierwsze miejsce, bo ci ludzie po prostu mi w strefie umierają. Także ja naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Słychać strzały, ale jeszcze ich nie widzę. Okej, tu jesteś. Dzień dobry. No i tak oto mamy królewskie zwycięstwo, oczywiście na parach, także dostaliśmy jeszcze specjalny achievement i kolejne to punkty doświadczenia. Ja wam tylko może pokażę, ile w jednej takiej grze właśnie zdobyłem. Zdobyłem 120 tysięcy punktów doświadczenia, także półtorej poziomu. Tak, zalicza się właśnie taka parasolka, także tak możecie przy okazji wina zdobyć darmowego, także ja wam bardzo polecam robić właśnie ten sposób na wbijanie karnetu bojowego. Widzicie, mam już 12 poziom, no i myślę, że biorąc pod uwagę, że tak bardzo Epic Games tutaj wszystko znerfiło, jeżeli chodzi o expa, biorąc pod uwagę, że karnet bojowy ma aby 25 tysięcy za wyzwanie, no to jest naprawdę jedyny sensowny sposób, żeby expić, żeby tutaj właśnie grać na słabych graczy. Także ja dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o kodzie JAJOTY w Fortnite w sklepie. Życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć.